Na pewno rzucie gumy nie zastąpi nam klasycznego mycia zębów klasyczną szczoteczką, ale może nam pomagać w skutecznym dbaniu o higienę jamy ustnej. Ważne, aby guma do rzucia była bez cukru. Bardzo fajną sprawą byłoby, gdyby guma zawierała ksylitol, który ma właściwości antypruchnicze. Żując gumę do rzucia oszukujemy poniekąd nasz żołądek, ponieważ dostarczamy naszemu mózgowi informacje o jedzeniu. Wiadomo, do żołądka nic nie trafia i jest to na pewno fajna sprawa dla osób odchudzających się. Jeśli szukamy odświeżenia, oczywiście wybierajmy warianty miętowe. Jeśli szukamy smaku i chcemy się nim delektować, polecałbym warianty owocowe. Natomiast nie ma znaczenia dla zdrowia naszych zębów, czy jest to guma miętowa, czy jest to guma owocowa. Najważniejsze jest, by była to guma bez cukru i najlepiej, żeby zawierała ksylitol.